Łukasz Karpiel, PCH24 TV, program Komentary, czyli Co słychać w sieci. Kiedy osoby takie jak pan Stanisław Michalkiewicz a, mówiły, że w Polsce on rozgrywa się gra wywiadów, że służby różnych krajów, które są nam przyjazne lub udają tylko, że są nam przyjazne lub są otwarcie wrogie, działają w Polsce i ta rzeczywistość którą widzimy, jest też pokłosiem ich działania, ich wpływów na politykę i inne grupy lobbystyczne, to mówiono, że Szur, wariat, opętany teoriami spiskowymi, precz z takim gadaniem. I co się okazuje? Kolejny dowód na to, że pan Stanisław Michalkiewicz, jak i jemu podobni, mieli rację, no, i tak to wygląda. Oto pan Grzegorz Chocian, ekolog z dyplomem, prezes konstruktywnej ekologii organizacji Eco Probono, mówi w Polsacie News wprost. Mnie też próbowano zwerbować. Wywiad niemiecki mnie próbował zwerbować, żebym protestował. Niech to pójdzie w świat. Widać wyraźnie, że Działania różnych grup ekologicznych, ale nie tylko. Mogą i są inspirowane nie tylko przez lobbystów, nie tylko przez osoby, które dają pieniądze, ale także przez różne, różne wywiady, w tym niemiecki. Ale jak to? Ktoś zapyta. Przecież Niemcy są naszymi przyjaciółmi. Nasz pan premier Donald Tusk wielokrotnie o tym mówił. Byliśmy przekonywani, że kto jak kto, ale Niemcy. To są nasi przyjaciele, nam pomagają, nasi orędownicy w Europie. Kiedy słucha się takich a, wypowiedzi, takich rewelacji, jak ta, o której mówił pan Grzegorz, pan dr Grzegorz Chocian, przypomina się stare przysłowie, stare powiedzenie: Panie Boże, chroń mnie od przyjaciół, bo z wrogami sobie sam poradzę. W rozmowie, o której, o której mówię, a miał, też, miał też miejsce inny bardzo, bardzo ciekawy fragment, kiedy prowadzący pytał o zmiany klimatu, dlaczego tak się dzieje, na ile człowiek ma, na ile człowiek ma na nie wpływ, na ile jakieś inne okoliczności. I tam obecny w tej rozmowie pan Jakub Wiech, znany ekolog, przyjaciel Zielonej Rewolucji, a błysnął. Takim oto pomysłem i takim, taką oto metaforą. Gdybym podjął taką decyzję, że pójdę sobie na most i z niego skoczę, i by się połamał, to ten właśnie krok, to skoczenie z mostu miałoby kluczowe oddziaływanie na to, jak funkcjonuje moje ciało. I w tym momencie to, co robimy z klimatem, to jest właśnie taki skok z mostu. My dewastujemy nasz klimat. Zadowolony z siebie pan Wiech, a nie spodziewał się, że doczeka. Się bardzo celnej riposty. Jeśli e, miał być ten argument skoku z mostu e, uzasadnieniem, że w 100% mamy wpływ na to, że się połamiemy, to chciałbym przypomnieć, że istnieje coś takiego jak prawo ciążenia i to ono spowoduje, że spadniemy i się połamiemy po pierwsze. E, tak więc nie zgadzam że, że w 100% mamy wpływ, ponieważ wtedy by to oznaczało, że należałoby sfalsyfikować i uznać, że nie istnieje prawo ciążenia, nie istnieje słońce, nie istnieją inne czynniki. I tak właśnie jest z tymi argumentami ekologów, że one nie wytrzymują krytyki zdrowego rozsądku, logicznego myślenia, bo są zideologizowane, bo są oparte o jakieś fantasmagorie. Ale nie tylko, bo są również oparte o ich działania i wsparte działaniami takich instytucji jak wywiady, grupy lobbystyczne o czym w tej rozmowie wyraźnie zostało powiedziane. Oczywiście nie tylko działania ekologów mają takie wsparcie oficera prowadzącego. Dlaczego... Ym... Na przykład niektóre przekonania są bardziej promowane, są obecne. Oczywiście można powiedzieć, że, że to jest kwestia tego, że zgadzają się z taką tendencją, z rewolucją, ale zapytajmy wprost, kto stoi nie wiem, za promowaniem e, aborcji, kto stoi za promowaniem e, ideologii LGBT. Czy te wszystkie pomysły, e, wprowadzanie ich w Polsce, pro wprowadzanie ich w polski krwiobieg, prawodawstwa, nie osłabią nas, nie sprawią, że będzie nas mniej, że będziemy się kotłowali w jakichś rewolucyjnych, w relucyjnych miasmatach i komu na tym zależy, kto. Komu zależy, aby w Polsce tak właśnie było? To na to pytanie trzeba sobie, trzeba sobie odpowiedzieć. Więc kiedy zastanawiamy się, dlaczego coś się wydarzyło, dlaczego nagle jakaś inwestycja jest oprotestowana, dlaczego jakaś sprawa przebija się do mediów głównego nurtu, dlaczego pewne osoby nagle brylują na salonach, to pamiętajmy, że to nie tylko popularność, yy, nie tylko to, że ktoś chce oglądać, ale to mogą i często są działania obcych wywiadów. I na koniec, jak to na koniec, puenta. Spierzmy się kochać teorie spiskowe, bo one okazują się prawdą. Niech to pójdzie w świat.